Od najlepszych zawodów do początkujących nowych graczy. Przez wspieranie kobiecej sceny do budowy nowych pól. PDGA Europe to coś więcej niż tylko turnieje. Odwiedź pdga.com/join i rozwijaj sport. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest Toster, jest Disc Golf Media Polska, jest Świat Dysków, jest Wrocław. Jesteście i wy. Moi drodzy, dzisiaj nie lada gratka, bo ze mną na majku gospodarz tego pięknego turnieju, którego logo właśnie teraz widzicie, prezes klubu sportowego Disc Golf Wrocław, Piotr Kuchla. Cześć. Cześć, cześć. Witam wszystkich. Dzięki Toster za zaproszenie. No słuchaj, to ja bardzo się cieszę, że tutaj gospodarz będzie mógł powiedzieć nam co nieco, odsłonić rąbka tajemnicy o dołkach, o turnieju. Myślę, że przed nami fantastyczna przygoda. Co mogę powiedzieć? No pogoda dopisała, przeżyłem ten słoneczny koszmar, to od tego chyba bym zaczął. Cieszę się, że przeżyłem, natomiast no, to jest chyba największa radość organizatora, żeby mieć jednak fantastyczną pogodę do gry w disc golfa. Myślę, że tak. No nam się akurat udało w zeszłym roku, taka była dość pochmurna pogoda, wręcz nawet deszczowa trochę, a w tym roku no przepiękne słoneczko, także no ja jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o pogodę. Myślę, że zawodnicy również, ale nie tylko pogoda była tym powodem, dla którego było to zadowolenie na ich twarzach. No udało się tutaj zebrać nie lada sponsorów, nie lada partnerów tego wydarzenia. Był to turniej z bardzo dużym payoutem dostępnym dla naszych zawodników, a o ten payout walczyli w lead cardzie Krzysztof, Sebastian Ziemiński, Jonas Wilke oraz Artur Sieraj, czyli czwórka najlepszych zawodników po pierwszej rundzie, których dzisiaj będziemy oglądać w ramach tego lead cardu na Disc Golf Media Polska. Teraz taki szybki reverse, tutaj rozwijamy się, nowe efekty audiowizualne. Seba też chyba przyłożył swoją cegiełkę jako jeden z twoich, twoja prawa ręka, można powiedzieć, w trakcie tego weekendu, prawda? No Sebastian tutaj, tak, wielkie podziękowania, bo Sebastian tutaj no zrobił kawał dobrej roboty, której ja bym nie zrobił, bo, no, bo było po prostu dużo rzeczy do zrobienia. No, wziął na siebie tabelki, wziął na siebie Excel, wszyscy wiedzą, że ja tego po prostu nie lubię robić. No i nienawidzę tego robić, ale jakby jak będę musiał, to zrobię. Także wielkie dzięki jeszcze raz Sebastian za pomoc w organizacji. No i nie tylko jemu, ale to pewnie jeszcze o tym powiemy trochę później. Artur rozpoczyna minus 11 po dwóch dniach zmagań. Dołek numer 1. Bardzo, bardzo fajna jedynka turniejowa, taka, która potrafiła zagrać na nerwach. Seba tutaj minus 7, widzimy Artur 4 przewagi. Fajnie, że OB z lewej, z prawej strony, do tego stresik dużego turnieju. Myślę, że każdy tutaj ma jakieś swoje historie związane z tym dołkiem. Myślę, że tak, aczkolwiek grono osób w dzień treningowy mówiło, że taki fajny dołek na starcie do rozpędu, może jakiś birdie, no i okazało się w trakcie turnieju, że nie było takie łatwe birdie. Tak, Krzysztof Zikert też minus 7, tak samo jak Jonas, tak samo jak Seba, tutaj spokojne placementy, no tutaj tak mniej spokojnie na koniec, delikatny kick, przesympatyczna pani, która jedzie na rowerze po to, żeby obejrzeć te dyski z bliska, no i pierwszy approachować będzie Artur, to on był najdalej od kosza po pierwszym rzucie. Tak, Artur, zresztą sam też widziałeś, bo sam miałeś okazję wziąć udział w turnieju. No, bardzo fajnie mu się grało, bardzo był zadowolony z turnieju, z pogody, z przebiegu, także no zobaczymy, co dalej będzie. Tak, pole mu się działo. Sebastian tutaj bardzo ciekawa próba takiego wyższego ataku, on jako zawodnik leworęczny ma trochę inne wyzwania. Teraz fantastyczny approach Jonasa. Jest to parking pod samym koszem. No i tutaj widzimy, że właściwie po dwóch dobrych rzutach można ten dołek skończyć, czy to na par, czy to próbować birdie, tak jak teraz Artur. O, no i teraz bolesny, właściwie nie split out, taki no mess, wyrzucenie dysku z koszyka. Artur bez birdie na początku, dawno nie widziałem tak pechowej ucieczki z koszyka.
Sebastian tutaj z trudnej pozycji z kolanka spatował, udało się odrobić jeden dysk straty do Artura. Jonas Birke tak samo wskakuje na minus 8 i Artur oraz Krzysztof Zikert z parami na tym dołku. Mamy tutaj odrobienie jednego rzutu do lidera. Dokładnie, to taka... Taka ciekawostka, jeśli chodzi o Jonasa, bo to jest jeszcze junior. Oni skończył pracę w piątek rano o 4, przyjechali na turniej i mówi, że ten turniej bardzo źle mu się będzie grało, bo jest niewyspany i się założyliśmy o niemieckie piwko, jak będziemy kiedyś na turnieju w Niemczech, że będzie w pierwszej czwórce, no i właśnie ją komentujemy. To będzie taka delikatna sugestia, czego możesz się spodziewać w najbliższych tygodniach w trakcie wizyty do Niemiec. Faktycznie grał też bardzo dobrze. No tutaj dołek numer 2 wymaga precyzji, taki niższy tunnel shot, koszyk lekko do strony prawej. Najczęściej tutaj zawodnicy i zawodniczki próbowali praworęcznie atakować forehandem, niskim takim rzutem, który sunie po ziemi. Często można było złapać właśnie jakiegoś takiego leśnego strażnika w postaci drzewa z lewej czy z prawej strony. Dokładnie, dokładnie tak. No to taki, przepraszam, że ci przerwę, tu taki tunel 65 metrów straight shot, ale z racji tego, że jest właśnie w tunelu, to no, mieli zawodnicy kłopoty, co zresztą widzimy. No nie są to jakieś super czyściutkie uderzenia, aczkolwiek teraz Krzysztof no pokazał, że jednak da się i nie sprawi mu ten dołek większego problemu. Dobrze to by wyglądało, zwłaszcza, że ten skip po tym rzucie Krzysztofa chyba szukał drogi do kosza. Tutaj Artur Prodigy A1, to jest jego dysk, który dobrze znam, pomaga mu wyjść z takich trudnych sytuacji. Jonas próbował zaatakować drugie birdie. Zobaczymy jak u Seby. Jednak widział koszyk po tym swoim pierwszym rzucie. Nie byłem pewien, czy to było w pobliżu C1, czy nie. No i cóż, Artur parowóz, bezpieczny początek, zostaje na minus 11 i tutaj raczej więcej zmian. No właśnie, chyba speszyłem Sebastiana, bo chciałem powiedzieć, że więcej zmian wyników nie będzie, a tutaj jednak Seba tutaj mnie uprzedził. Zawsze trzeba być czujnym, komentując to, co się dzieje. Krzysztof, no zaparkowane, jeżeli chodzi o Krzysztofa, no a Seba gorzka pigułka. Tak, Sebastian ma takie, i to już od kilku lat, właśnie z tego się śmiejemy, że on ma takie dziwne rzuty, które nie wiadomo dlaczego nie wpadają, albo nie wiadomo dlaczego są blisko w ziemię. Także to jest taki, nawet bym powiedział, rytuał dla Sebastiana, który bierze udział w turniejach, to jest to. Zawsze tak się zdarzy. Czyli po prostu spełnił swoją taką wrocławską klasyczna powinność. Runda, tak. Klasyczna runda. Dołek numer 3. No nie ukrywam, że ten krótki dołek w kształcie litery S, również z niskim sufitem, tak bym to określił, sprawił mi dużo problemów. Natomiast na trzeciej rundzie odwiedził nas przedstawiciel tutaj sponsora wydarzenia, firmy Innova. Gratulacje w ogóle, że udało się taki sponsoring na ten turniej załatwić. No i podpowiedział mi tutaj Olaf, że obity kajman to jest ten dysk z mojego arsenału, z mojego plecaka, który by wybrał na ten dołek. No i muszę przyznać, że po dwóch podwójnych bogejach przez dwa dni w trakcie ostatniego dnia tutaj zaliczone birdie. Tak jak powiedział, tak zrobiłem. Obity, overstable, midrange. To chyba był najlepszy wybór na ten dołek, jeżeli chodzi o backhand dla praworęcznego gracza, żeby spróbować gdzieś tam się wsunąć pod ten koszyk, więc cóż, być może, moi drodzy, wszystko, czego potrzebujecie w disc golfie, jest już w waszym plecaku, musicie tylko zastanowić się, jak inaczej tego użyć. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałeś wcześniej, taki powinien być w teorii prosty rzut backhandowy na ten dołku. Ten dołek w ogóle zmieniony. Kosz jest przesunięty jakieś 20 metrów w głąb lasu, trochę tam zrobiliśmy kosmetyki leśnej, żeby to trochę urozmaicić i przede wszystkim też trochę utrudnić, bo jak ty akurat toster nie miałeś możliwości, ale ten kosz był 22 podejrzane metry bliżej, był bardzo króciutki i po prostu na turniej stwierdziliśmy, że
trzeba byłoby to. Trzeba go troszeczkę utrudnić. Tak, dokładnie, myślę, że to bardzo dobra decyzja. Dobra decyzja, faktycznie trochę takich decyzji trzeba podjąć, żeby zachęcać coraz większą liczbę graczy do przyjeżdżania na turnieje, żeby jednak ten layout trochę się różnił, zachowywać te najlepsze dołki, a te, gdzie jeszcze możemy coś poprawić, coś dodać, stale próbować rozwijać. Dobry kierunek żaru. Myślę, a dzięki. No tak, tutaj akurat decyzja kilkunastu osób, to się dzieje tam powiedzmy od roku, czasu półtora, że to pole raz na jakiś czas się zmienia. Jednym się podoba, drugim nie, ale no jakby no trzeba zmienić, to co powiedziałeś, dokładnie, trzeba spróbować zmienić. Jak nie wsiądzie, jak to się mówi, to zostawiamy, wracamy do starego ustawienia i myślimy to dalej. Tak jest. Przyznam, że jesteśmy w stanie tutaj oglądać klasę leadcardu, bo wyniki na tym koszu numer 3 bardzo dobre, powiedziałbym, jak ten cały flight. Widziałem tutaj naprawdę znacznie inne wyniki i tutaj udało im się zachować, powiedzmy, mały wpływ na różnicę między nimi. Mamy teraz dołek numer 4, taki dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o przygody, jakie można tutaj odbyć. Krzysztof odbywa przygodę out of bounds z lewej strony i od nas tutaj ustala chyba ostateczne granice z tipadu ze swoją grupą, miejsca, z którego bezpiecznie może rzucić. Tak, akurat chciałbym tylko sprostować, że po lewej stronie nie ma out of bounds. Tak, masz rację, po prawej było OB. Rzeczywiście, tak. I Jonas, i Krzysztof gdzieś tam się lekko pośliznęli, co Artur Sieraj sportowo wykorzystał i poszedł jak wściekły na placement shot, czyli 80-85 metrów, powiedzmy prosto i w lewo. Tutaj jest OB, ale Seba wiedział, żeby tym razem z niego wyskoczyć. Tak, Seba celował w fairway, dokładnie. Seba bezpiecznie na fairway zagrał, także... Natomiast będziemy niebawem pewnie oglądać to miejsce, w którym jest Sebastian. Krzysztof nie miał takiej szansy, on po prostu musi wrócić na fairway z tego rafu, w którym się znalazł. Natomiast w miejscu, w którym jest Sebastian i podobnym, wiele osób próbowało odważnego, szalonego zagrania bardzo wysoko i często te dyski lądowały naprawdę blisko kosza. I teraz Krzysztof, cóż mogę powiedzieć, no zwróćmy uwagę, to chciałem powiedzieć, to jest mądre granie, ale to już nie, natomiast powrót na fairway z trudnej pozycji jest bardzo ważnym elementem gry w disc golfa. Tutaj widzę, Żaru, postanowiłeś w tle dołączyć do leadcardu i oglądać te popisy. Seba, tak jak powiedziałem, próbuje bardziej agresywnej linii, ale tam drzewa stanęły na drodze. Krzysztof, przygoda trwa. Mamy to. Sam środek fairwaya, udało się. Stop the bleeding. Tak, jesteśmy na środku, bo dokładnie próbujemy się jeszcze uratować, bo dołek rzeczywiście karał. Dołek rzeczywiście był trudny, jeśli ktoś nie zagrał dwóch prostych rzutów. Jonas tutaj widzę podjął ryzyko, natomiast ta kwaśna mina po tym krótkim sprincie, po tej krótkiej przebieżce każe mi sądzić, że nie do końca jest zadowolony z efektu. Natomiast Artur, premium spot, książkowe birdie, tak mi się wydaje, no nie wyobrażam sobie, żeby nie skonwertował tego. To jest birdie, to jest parking. Jeszcze się zapytałem przed rzutem Sierka, to może jakiś parking. No, nic nie odpowiedział, ale pokazał, że bo tutaj to jednak trudny dołek, wiele myślę krwi napsutej wszystkim, którzy rywalizowali we Wrocławiu, a książkowo możemy podziwiać, jak można było ten dołek rozegrać. Tak, ale da się rzucić na tym dołku birdie dla zawodników na moim poziomie i ciut gorszym, bo super wysokim poziomie nie jestem, także jest to dołek na birdie dla większości zawodników. Rozkładając go na czynniki pierwsze, mogą być to po prostu dwa w miarę płaskie straight shoty. Jonas teraz popisał się bardzo ładnym patem z trudnej pozycji, z pomiędzy wielu przeszkód. Seba niestety kontynuuje swój czerwony zapis w scorecardzie. Artur był trochę dalej od kosza niż się spodziewałem, ale udało mu się
powiększyć przewagę, minus 12. Tak, złapał ładny birdie, także. Co ważne, tutaj triple bogey, ale ten pad też jest ważny. Właściwie dobrze wiecie, że w disc golfie każdy rzut jest ważny, natomiast wtedy, gdy już wiemy, że dołek mocno napsuje nam wynik, to jednak to skupienie do końca jest bardzo istotne. Dołek numer 5. Chciałem powiedzieć, no trudny straight dołek, shot, ale fantastyczny dołek jednocześnie. Z lekkim on hezerkiem. To właśnie takie dołki powinny być w disc golfie. Myślę, że to jest taki dołek, gdzie można zaprosić naprawdę solidnych graczy i, a to mi usłyszeć. I będą mieli co wspominać, tak bym powiedział. A ci mniej solidni też mają co wspominać. No tutaj Artur tutaj nie pozostawił po pierwszym rzucie złudzeń, że jednak walczy o tego. Tak, no tutaj biorąc pod uwagę fakt, że przyjechaliśmy tylko w dwie osoby, Artur podkreślał fakt, jak bardzo zależy mu na tym, żeby obniżyć koszty transportu, bo powiedziałem, że jak wygra, to zapłaci za benzynę, więc mam nadzieję, że to się uda z uwagi na mój budżet domowy. Zobaczymy. Christoph Zickert minus 5. Ten potrójny bogey jeszcze utrzymał go mimo wszystko w grze. Seba też jest na minus 5. Taką mamy tutaj sytuację. 7 rzutów różnicy w tym momencie do Artura. Natomiast Jonas delikatnie tutaj przegotował ten t-shot trochę za wysoko, ale teraz fantastyczny approach forehandowy Christopha. Bardzo tak. Trudny rzut. Christoph mocno się czuje. Z Christophem kilka razy grałem w Niemczech u niego na polu, także Christoph bardzo dobrze się czuje z approachami forehandowymi. Nieraz też zresztą widziałem, także ja nie jestem zaskoczony jego approachem. Jasne. Czyli tutaj poszerzasz te relacje polsko-niemiecką dla zawodników przyjeżdżających do Wrocławia. Bardzo fajnie. Zawsze goście reprezentujący zagraniczne kluby, zagraniczną scenę, to jest coś fantastycznego na polskich turniejach. Tak, akurat mamy taką okazję, 2,5 godzinki drogi. Tutaj ważne rzeczy, ależ tak. Niestety. W dobrym miejscu, łańcuchy z prawej strony u góry. To powinno być w środku, no ale niestety. Powinno być, niestety. To już drugi taki rzut do kosza w rundzie finałowej, bo na jedynce też pamiętamy, coś tam nie połapało. Także, no ale prowadzi na razie Artur mocno stąpa, także zobaczymy, co będzie dalej, bo jeszcze parę ciekawych dołków. Dołek numer 6, właściwie myślę, idealny taki dołek, żeby dobrze nauczyć się rzucać paterem, żeby dobrze nauczyć się rzucać jakimś klasycznym midrange'em, jakimś rockiem, jakimś bazem, natomiast tutaj też pater powinien w zupełności wystarczyć i myślę, że zobaczymy jakieś patery w lead cardzie. Artur tutaj, z tego co pamiętam, nie wiem, czy to nie była Petruja. Jeżeli chodzi o Christopha, udało mu się zatrzymać negatywną serię przy poprzednim dołku. Szczęśliwy kick, tak? A u Jonasa wygląda to bardzo dobrze. Trochę głęboko to jest ten las, który jest za koszem. Tak, ale tam jest. No mam nadzieję, że Seba zatrzyma tę czerwoną passę na swoim scorecardzie. To jest bardzo trudne, tak zacząć rundę i gdzieś tam przerwać tę pechową serię. Mam nadzieję, że mu się to uda jak najszybciej. To też jest duża klasa, żeby jednak utrzymać skupienie mimo wszystko i na każdym następnym dołku starać się coraz lepiej rzucać. Dokładnie, jak to ktoś kiedyś powiedział, każdy rzut nowa historia. Tutaj tłusty pacik Christopha, minus 6, on nie zamierza odpuszczać. Seba, Kristin, Tatar, Pure, Zero, Medium, Glow. Jonas również, piękny pacik. No i tak naprawdę wygląda na to, że chłopaki odrobią tutaj rzut. W stosunku do Artura, ten sam pater. Natomiast no wszyscy birdie, dokładnie tak jak mówisz, oprócz Artura. Teraz dołek numer 7, bardzo fajny dołek na sprawdzenie swojego zasięgu forehandowego. Natomiast też nie można przesadzić, nie można przegotować, bo z prawej strony obok kosza czyha na zawodników OB. Zobaczymy, jak pofruną
tym razem dyski. Spodziewam się, że tutaj Sebastian będzie miał nieco ułatwione zadanie względem reszty z uwagi na backhand leworęczny. Krzysztof jest zadowolony z tego rzutu, wygląda to bardzo dobrze. Tak, a teraz widzimy... Tak, Krzysztof tutaj lubi ten dołek. Był tutaj we Wrocławiu w zeszłym roku, był też bodajże w marcu i... Może się okazać, że jest on mocno forehandowym graczem. Zobaczymy zaraz przy reszcie naszych dołków, które tutaj dzisiaj mamy. Jesteśmy dopiero na dołku siódmym. No i jak ten backhand? Czy to Grace? Może coś wolniejszego, ale tutaj niestety za szeroko. Seba jeszcze próbuje odnaleźć ten swój rytm. Tak, tak, Seba jest coś tutaj od początku tej trzeciej rundy nie zagrało. I to może być Grace. Tutaj mierzy i zobaczymy. Wracając do dysku. Tak, może to być Grace. I to też jest zbyt szeroko, to jest w ogóle... jakiś rodzaj griploku, za dużo Anheizera na tym release. Chciał na pewno to zagrać inaczej, chciał zagrać płasko i liczył na ten fade na sam koniec, na koszyk. Sebastian, nie taka zła pozycja. Drzewo musiało złapać ten dysk w dobrym momencie. Dokładnie. Świetna teraz próba, świetny atak, tam niewiele brakowało do tego, żeby ten dysk... Tak, szkoda. Tu około 25 metrów. Niewiele tam brakowało do tych łańcuchów, super. Trudny teraz approach, z trudnej pozycji. Natomiast to scramble Artura wygląda całkiem dobrze, więc myślę, że tutaj, o właśnie. Nie powinno być problemu. No i zobaczymy, jak ten pacik. Mamy około 5-6 metrów. No nie wiem, czy to nie będzie kawałek dalej. Zaraz zobaczymy, jak tutaj nam się perspektywa zmieni po wyrzuceniu tego dysku. Zobaczmy. Tak, tutaj myślę, że to już był 7-8 metr. Ładny pacik. Tak. No i tu mamy karę dla Jonasa. Ten dziwny chód nie oznacza, że panowie grają w stopki, zaraz będą wybierać składy w meczu piłkarskim. To po prostu kara i powrót na boisko. Mimo wszystko bardzo ładny rzut, jeśli tam wyleciał na obi, bo to jest mocne 100 metrów. No i mamy to. Sebastian wcześniej Berdy, teraz par. Krzysztof zaczyna tutaj gonić, korzysta z tych potknięć Artura. Zobaczymy, jak to się zakończy. Dołek numer 8, czyli przechodzimy do tej drugiej części pola właściwie, która nawet już wygląda. Tak, wygląda nieco dawno inaczej. Nieodkryty. Zmieniamy tutaj krajobraz. Zobaczmy, jak... Spodziewam się takich sky forehandów, bo to raczej jest play, gdzie po prostu wysyłamy dysk w powietrze wysoko nad drzewa i całą resztę za nas robią parametry dysku, który skręca w prawą stronę, w stronę kosza. Wystarczy po prostu zadbać o odpowiednią wysokość. To mogłoby być odrobinę wyższe. Dość szeroko i za płasko. Tak, dość szeroko i trochę za płasko, także... Myślę, że to może być trochę z kolei zbyt szerokie na prawą stronę od kosza. To agresywnie. Trzeba tutaj znaleźć ten idealny balans. Sebastian powinien mieć fajny, wygodny backhand hyzer i to wygląda bardzo dobrze. Spodziewam się tutaj dobrego rezultatu. Tak. Jeżeli chodzi o Artura, zobaczmy. Zobaczmy. O, Sebastian. Być może zbyt szeroko. Zaraz zobaczymy. Skrócimy te domysły. Obejrzyjmy, gdzie wylądowały pierwsze rzuty lead cardu tegorocznego Wrocław Open. Wydaje mi się, że trochę short, ale na pewno na pata. Myślę, że nie powinno być problemu. Krzysztof tutaj odnalazł swój dysk na drzewie. Myślałem, że jest dalej. Wygląda na to, że pata ma w zasięgu. Tak też czyni. Myślę, że końcówka że ustrzelił indyka, tak? Trzecie birdie w kolejności. Jonas, bardzo dobry pat. Nie był też najbliżej koszyka. Artur też ma tego pata w zasięgu. Zaraz zobaczymy, czy powiększy swoją przewagę. No i tutaj drugi, powiedziałbym, całkiem brutalny splita od tego dysku.
Ale dobrze, będą emocje. My się z tego cieszymy z perspektywy komentujących. Im bliższy wynik między zawodnikami, tym oczywiście, zaraz, oczywiście, jak najbardziej. Szkoda oczywiście, bo mielibyśmy chyba Star Frame, jak dobrze pamiętam. Tak, zdecydowanie tutaj. Kolejny taki dołek, gdzie cała trójka poza Arturem robi birdie, a Arturowi się nie udaje. Myślę, że to też ma taki wpływ psychiczny na taką rundkę, na to jak się czujemy, jak odpieramy ataki, zwłaszcza prowadząc w turnieju. Sam doskonale wiesz, Toster, że no jednak tutaj gra mentalna i gra głowy. Oczywiście, zwłaszcza, że mam wielką głowę, więc wiem to doskonale. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jest jeszcze parę dołków, gdzie można i złapać ciekawe bugaje. No i tutaj myślę, że otwierasz wrota do konkursu. Dołek numer 9 właśnie się toczy, ale użyłeś sformułowania ciekawe bugaje. No ja jestem fanem takiego wokabularza disc golfowego i chciałbym zaproponować konkurs ze swojej strony. Napiszcie swoje historie ciekawego bugeja z tegorocznego Wrocławia Open. Nagrodzimy najciekawszą historię, nagrodzę osobiście dyskiem z jakimś tutaj okolicznym autografem z uwagi na ciekawego bugeja. Czekamy na wasze wpisy pod tym filmem. I co? Dokładnie. Dołek numer 9 to jest dołek, gdzie poprzednio mówiliśmy chyba na szóstce o tym, że to dołek, żeby się dobrze nauczyć rzucać paterem. To jest z kolei dołek, żeby się świetnie nauczyć rzucać midrange'em, którego kładziemy delikatnie wyżej nad linię drzew i on po prostu świetnie spada nam bezpośrednio na koszyk. Polecam Bass ESP, to jest mój wybór na ten dołek. Oczywiście jest tam jeszcze opcja tego wysokiego, szerokiego hyzera. Tutaj można pomyśleć o zabraniu jej w przyszłym roku jakimś mando i wtedy skończy się cwaniakowanie, moi drodzy. Nie ma takiego hyzera. Tak, coś będziemy myśleć z tym dołkiem na pewno, ale to jeszcze nie teraz. Notabene na tym dołku jeden z naszych klubowiczów, Marek R. alias Rosiu, ustrzelił asa. I to nie nad drzewami, tylko idealnie w tunelu. Także jest to możliwe. Także jest tutaj już as. Musiało to być bardzo widowiskowe, nie mniej widowiskowe niż ten pacik Christopha Zickerta. Minus 9, to jest jego czwarte birdie, piąte w rundzie. Tutaj robi się ciekawie, rzekłbym nawet bardzo ciekawie. Tak. Artur na minus 12, na razie bez bogeja, to też pięknie wygląda w scorecardzie. Świetny pad. Tym razem prawa strona łańcuchów szczęśliwie obroniony par. Zobaczmy co u Jonasa. No niestety. Niestety klatka. Niedolot, owszem. Oj, tutaj Sebastian. Tak jakby chciał zrobić wszystko, żeby ten dysk nie wpadł do kosza. Na szczęście ten naleśnik znalazł swoją drogę. Seba może odetchnąć z ulgą po trudniejszym początku. Trochę lepszy fragment pola w jego wykonaniu. Dołek numer 10. To nie jest piłkarska bramka, to nie jest nawiązanie do reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wręcz przeciwnie, to nawiązanie do reprezentacji Polski w trafianiu w triple mando. Dołek trudny, co tu mogę powiedzieć? No, najgorszy scenariusz możliwy, grać placement i drugim rzutem nie trafić w mando. Nie róbcie tego. No tak, to już jest podwójna kara. Kara ale podwójna. Ale dołek taki, dołek wydłużony. Powiedziałbym też, że drzewa z lewej i prawej strony noszą drobne ślady użytkowania, używając gwary z popularnego portalu aukcyjnego, więc na tym dołku naprawdę wiele może się wydarzyć. Dobrze, że został wydłużony, bo jest znacznie ciekawiej. No tutaj na razie rzuty specyficzne, tak bym to określił. Tak, na razie to pokazują zawodnicy, że można nie trafić. Nerwy robią swoje, bo... No bo moi drodzy, oglądamy lead card i tak naprawdę nie widzieliśmy tutaj jakichś takich rzutów, z których zawodnicy mogą być bardzo zadowoleni. I to jest notabene Toster do triple mandos i jest 49 metrów.
Tak, natomiast jest ono, wow, jest ono wystarczająco wąskie. Tak. I tutaj Artur chyba trafił drzewo, które jest przed Mando jeszcze. Natomiast jest ono właśnie wystarczająco wąskie, żeby namieszać w głowach. To jest Sebastian. Sebastian Ziemiński. Dokładnie, nie pozostawił komentarza. Trafia pata zdrobzony. Przepięknie, gratulacje. Bardzo ładny pad, pewny, także fajnie było to zobaczyć. Także. Tak, świetne recovery po tym trudnym początku. No i cóż, Artur, Jonas tutaj troszeczkę zepsuli sobie wynik. Zobaczymy, jak Christoph tak. Zostaje z parem. Zostaje więc na minus 9. No i mamy kolejny dołek. Mój ulubiony. Polecam wszystkim, jeżeli zastanawiacie się, co robić na tym dołku. I nowa Halo Star Gareth Gerty Wraith. To jest dołek, który załatwi wam robotę. Dysk, który załatwi wam robotę. Szybki skip. Bardzo lubię ten dołek. Jeden z takich klasycznych dołków od początku, kiedy powstało pole. Jeszcze kiedyś było podwójne Mando. Tak. Zobaczymy, jak Christoph sobie z tym poradzi. Tu, gdzie mamy te krzaki jako obi zaznaczone, było drugie drzewo, więc było podwójne Mando, więc trzeba było mocno rzucić hajzerem dla praworęcznym backhandem. Jest taka wyraźna trudność w tym dołku. Już pomijam trudność Sebastiana, który musi tutaj wypiąć 125 metrów forehandem. Natomiast do tej pory te dołki były nieco krótsze i wchodzimy tak naprawdę na otwartą polanę. Musimy pokazać taki szeroki wachlarz zagrań i to, że jesteśmy w stanie nagle rzucić znacznie dalej, znacznie mocniej. Nie wiem teraz, czy Artur tutaj się zmieścił z prawej strony. Zaraz zobaczymy. Dokładnie. Ciężko powiedzieć, bo ta kłoda jest parę metrów od tej linii obi, ale to jednak jest dalej około 110 metrów, więc trzeba podejść i sprawdzić. Tutaj Jonas wygląda to chyba dobrze. Chyba mimo wszystko troszeczkę za szeroko, ale bardzo dobry rzut, naprawdę bardzo dobry rzut. Tu mamy też kibiców. Sebastian chyba z karą będzie rzucał. Tak. Tak. Tu obi, ale na szczęście może się cofnąć w dogodny punkt dla niego, także. Tak, w linii kosza pamiętajcie, w momencie, gdy dostajemy karę, możemy się w tej linii kosza odsunąć. Artur jest w polu, z tego co widzimy, po prostu przeszkadza mu kłoda. Tak, jest kłoda, także jeszcze parę metrów do obi, zobaczymy jak padł. No i jest tak naprawdę chyba approach, nie szukał tutaj drogi do kosza, pogodził się z parem. Christoph na minus 9. Mamy też rzut, żeby zobaczymy jak Christoph pogra. Też pewnie będzie par. Zobaczymy jak u Seby. No siedzą te paciki już w tej drugiej części pola. Siedzą bardzo ładnie. Myślę, że mimo tego, że jest to bogey, będzie zadowolony. No i Jonasowi nie udało się tego najlepszego drive'u z tej grupy zamienić na birdie, no ale zobaczymy, może na kolejnym dołku się to uda. Widzimy w tle, zdaje się, Chase Card. Tutaj goniący chłopaków Adam Olszewski, Dima, jest Mariusz Kielczyk, jest Antek Zakroczymski, też silni zawodnicy. Dołek numer 12, myślę, że jeden z łatwiejszych dołków na polu. Mimo tego, że tak, taki mamy asowy dołek, jeszcze nie wpadł tu nigdy as, także tak. Polujemy. Mamy obis z lewej i prawej strony, natomiast jest ono dosyć szerokie. Myślę, że zobaczymy więcej takich prób hajzerowych, chociaż wtedy akurat sprzątałem flagi z pola i pamiętam, jak ten dołek poszedł chłopakom, więc może nie będę spoilerował. Zobaczmy sami. Także i pamiętajmy, jeszcze za koszem też obi około 7 metrów od kosza, także no można przestrzelić. Tutaj widać, że i Christoph, i Artur atakują, żeby to birdie strzelić, ale chłopaki jakby się umówili, to praktycznie rzucili w to samo miejsce. Jonas tutaj wykorzystał
Pozostaje pewnie niedosyt po tych rzutach. No i tutaj niestety zbyt nisko Sebastian złapał ziemię, zbyt szybko dysk nie zdążył się wyprostować i przestał lecieć w stronę kosza. Tak, walczy Sebastian, walczy cały czas. Coś ta runda od początku nie gra tak, jakby pewnie chciał, no bo przystępował na drugim miejscu, także zobaczymy. A teraz 6 rzutów straty. Sebastian na minus 6, Artur na minus 12. Padł tutaj z ponad 10 metrów. Tak, tu akurat widzimy tą czerwoną plamkę koło jego nóg. Tak. To jest C1, także myślę, że taki Edge of Circle 1, także świetny, świetny pad, Artur, świetna robota. W ważnym momencie na 12 doku wskakuje Artur Sieraj na minus 13. Jaka będzie odpowiedź Krzysztofa? Tak, i presję tutaj na zawodnikach. Czapka. Krzysztof, proszę bardzo. No i były 4 birdie, niestety nie udało się piątego. I o nas tutaj również, być może wstawanie o 4 rano, być może gorsze śniadanie w niedzielę, zbyt mało sosu, zbyt mało wysokości. Dokładnie. Na tym pacie. Mało, zabrakło siły tutaj, kolejny pad Jonasa, ale... No dobra, ale też bardzo udana runda, także... Robi się tutaj, 9. Powoli się wyjaśnia, można powiedzieć, zobaczymy jak kolejne dołki, dołek numer 13. OB z lewej strony, jest to taki rodzaj blind shota, koszyk umiejscowiony na pewnej wysokości tego nasypu, dodaje tutaj pikanterii, dodaje smaczku. Zobaczymy tutaj podobne blind forehandy jak na jednym z poprzednich dołków. A Sebastian powinien mieć wygodny hyzer. To wygląda całkiem ok, tak. Artur chyba jest z tego zadowolony. Tak, to jest w okolicy C1, także powinno być spatowane na birdie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wspominałeś, że Krzysztof Zikert teraz jest zawodnikiem forehandowym, więc tutaj też się spodziewam, że ten dysk odnajdzie gdzieś tam drogę do kosza. On chyba uderzył teraz w początek tego wału i trochę się sturlał. Tak, ale to dalej jest... Ciekawy wybór. Doktor Anheuser pozdrawia i nie poleca, tak, w tym przypadku, tak mogę powiedzieć. Pewnie notabene ja gram, szerzej. Tak? Ja akurat na tym, czy zobaczymy, powinien też wybierasz tę linię Anheuserową. Tak, ja gram linię Anheuserową i jestem z niej zadowolony, więc zresztą też kilkanaście osób gra też Beckenheiser, także no to jest taki dołek do wytrenowania. O, może tak. Tak, to też jest piękno disc golfa, że jednak jesteśmy w stanie na niektórych dołkach wykreować sobie różne podejścia do niego, znaleźć coś, co nam najbardziej pasuje, co daje nam największą skuteczność. No i chłopaki dokładnie, w tym momencie... Tak, szukają grzybów, także... Tak. Kanie, szukają... kurki, tak, i pieczarki, natomiast udało się też znaleźć dysk Jonasa, także... tak. Dokładnie, przez przypadek znaleźć dysk Jonasa, a tutaj także... powiedziałbym, że Jonas, świetna próba, to wyglądało bardzo dobrze, tak. Niewiele brakowało do tego, żeby trafił tego pata. Zobaczymy, jak Krzysztof sobie poradzi. No jak widzimy, około 5-6 metrów. Widzimy, że... Próbuję znaleźć bezpieczną pozycję. Od tego, tak, od tego warto zacząć. Czyli bardzo... No, tutaj akurat taki teren, także następnym razem, jak ktoś przyjedzie na pole do Wrocławia, to nie polecamy tam rzucać. Tak, no my generalnie tutaj z żarem zgodnie polecamy rzucać pod kosz pierwszym rzutem. Po co patować, tak? Można właściwie wtedy grać bez patera. Tak, tym bardziej, że jak to mówią, dołek krótki, fairway otwarty, myślę, że pod kosz jest najlepszym rozwiązaniem rzucać. Także zobaczymy, jak Sebastian sobie poradzi. Ma to, dobrze, wraca tutaj do gry. Druga część pola na razie wygląda znacznie lepiej, minus 7. Artura rzut wygląda świetnie. No, oczko się odlepiło temu misiu, poprawia oko łańcucha, jakieś tam zawinięcie.
Nie chcę, żeby ten dysk wyleciał. Minus 14. Bardzo solidny wynik. Bardzo ładny, bardzo ładny rzut ty, także tak jak powiedziałeś przed chwilą, wystarczy rzucać po kosz i nie trzeba patować. Warto, że nam ładnie pokazał, jak to powinno się robić. Na tym dołku 14. I tutaj dołek też 14. Też stosunkowo łatwy dołek, 74 metry. No i tak bym powiedział, gdyby nie fakt, że zdarzyło mi się na przykład być we flajcie, w którym solidarnie we czwórkę poszliśmy na drop zone. Natomiast musieliśmy naładować karmę następnej grupie, bo z kolei następna grupa miała Starframe, więc powiedzmy, że czuliśmy, że przyczyniliśmy się do tego sukcesu, ale... No na pewno. Ale teraz no i... Artur nie trafia z 74 metrów w wyspę. Tak, wyspa dość szeroka, bo wyspa zaczyna się około 62-64 metrów od kosza. Tak Sebastian naprawdę... jest w środku. Tak, jest w środku. Raczej... Nie wiem, czy będzie miał pata. Chyba powinien mieć, prawda? Mimo tego, że jest tam dosyć głęboko. Krzysztofa Forka wygląda powiedzieć. Bardzo dobrze. Jeśli ten skip poszedł za mocno, to będzie miał trudności, ponieważ tam są takie krzaki na wysokości około 1,5 metra. A cóż to za linia? Widzieli... No, bardzo dobra linia moim zdaniem na tym dołku. Backend Heiser, nie ma Mando. Najprostszy rzut. To było ciekawe. To było ciekawe. Pierwszy raz zobaczyłem taki rzut na tym dołku. Czyli to sobie nie grałeś na tym dołku, tak? Nie. Ja grałem forehand i też nikt z moich kolegów, z którymi miałem wielką przyjemność grać i pozdrawiam ich serdecznie, zwłaszcza wujka z Tajlandii, Filipa. Nikt nie grał takiej linii. Artur teraz agresywnie z drop zony. Podoba mi się takie podejście do tego, co tutaj się dzieje. No, chciał odpowiedzieć jeszcze tak, na sytuację. Idzie po swoje. Jonas, masz rację. Swoje. Masz rację, że polecasz tę linię, bo tutaj pozwala mu zmniejszyć wynik. Minus 8. Sebastian, tak jak mówiłeś, no widać jednak słowo gospodarza tutaj, tak zwana linia Lokalesa i to, że wiesz, gdzie ten dysk spada i czy jest tam pad, czy nie, się sprawdza. Aczkolwiek jak widzimy, no szczęśliwie, bo między wszystkimi drzewami, no niestety... Niestety nieszczęśliwie z kolei spatował, tak można by to podsumować. Dokładnie. Oj. No właśnie, jakby to jest to, o czym mówimy. Na początku też mówiliśmy. No Seba ma czasami tak, że któraś runda na zawodach jest jakby był dzieckiem we mgle. Bardzo, bardzo trudna, natomiast myślę, że i tak pokazuje dużą klasę, bo dużo, dużo pecha, a mimo wszystko potrafi konwertować, znaleźć te birdie, to jest strasznie trudne, a tutaj widać, że mamy do czynienia z zawodowym sportowcem. Cóż, Artur plus 1, Krzysztof minus 1, odrobione dwa rzuty przez Krzysztofa na tym dołku. Wchodzimy na par 5, tak, wchodzimy na dołek numer 15. Zaraz zobaczymy, czy ten dołek przypadkiem nie zamiesza nam tutaj jeszcze w tym scorecardzie. Zaczyna tym razem Krzysztof, minus 10. Tak, dołek, który notabene większość zawodników mówiła po dniu treningowym, że bardzo fajny, szeroki fairway, więc powinno być easy birdie. Złapał no tutaj drzewko. Tak, poszło coś tutaj nie tak i osobiście, jak ktoś mnie pytał, albo jak się pytali ludzie zawodników z Wrocławia, osobiście polecaliśmy iść na prawą stronę, bo jest dużo łatwiej, wygodniej i nie ma takich pojedynczych krzaków. Zobaczymy teraz. Jonas. To wygląda na świetną bombę Jonasa. Mocny rozbieg. Może być bardzo daleko. Ten dołek pozwalał nie tylko na birdie, ale też na obronę para, mimo bycia OB, więc dużo takich wyników mogło się zdarzyć. Natomiast pogrążył też niejedną rundę. Mimo wszystko nie jest to otwarty fairway. Mamy tutaj przeszkody różnej wysokości. Jest to zawsze bardzo ciekawe. Tego typu elementy na fairwayu mogą napsuć nieco. Artur, bezpiecznie. Tutaj, dokładnie, bezpiecznie na otwartą przestrzeń, na backend albo i backend Heiser, także tak jak powiedziałeś, bardzo bezpieczna gra, mądra gra. No i Sebastian, świetny drive. Nie, tak. Jednak nie, podwiany. Ten forehand został zwiany w lewą stronę na OB, na wał, więc... Tak, ojoj.
Niestety nie udało mu się zatrzymać tej negatywnej pasy po tym patowaniu trzy razy. Będzie tutaj musiał znaleźć siłę, żeby dokończyć ten dołek. No i czy tutaj starczy powietrza? Nie starczyło, nie był to jakiś imponujący dystans w wykonaniu naszego kolegi z Niemiec. Zobaczymy, co na to Artur, czy wykorzysta taką szansę. Też nie rzucił jakoś bardzo daleko. Sebastian próbuje już z pola gry. Coś mi się wydaje, że Seba chyba... Ale to już wygląda nieźle. Jest też dobry skip. Wydaje mi się, że może być najdalej w stosunku do chłopaków. Fajny, wysoki skip. Tak. Tutaj mamy skip replay. Dzięki. Dokładnie. Dzięki, bardzo Mariusz. Bardzo dobry rzut na środku fairwaya, także powinien być prosty approach i uratowany par. Tutaj Jonas trochę... No Jonas walczył o igla, co tu można więcej do tego dodać. Chciał po prostu dodać coś miłego do tej rundy w swoim wykonaniu. Zaatakować odjęcie dwóch rzutów. Niestety się nie udało. Zobaczymy, jak Artur sobie poradzi. Ojoj, a to jest FD, S-line, jeżeli dobrze kojarzę. I zostało to przeciągnięte na OB. To jest bardzo niedobrze. Krzysztof teraz... To jest taka trochę niespodzianka, nie ukrywam. Wykorzystuje tę szansę i parkuje pod koszem na birdie. Tak. No i to będzie spora różnica w scorecardzie, proszę Państwa. Najprawdopodobniej na ten 16 dołek wejdziemy jeszcze z jakimiś emocjami. A jedynka to ponownie... Bo tutaj Artur musi trafić, żeby uratować par. No dobrze, mamy teraz nieciekawą rolkę tej A1-ki. Pewnie wolałby, żeby kręciła w drugą stronę. Zaraz zobaczymy, jak się to wszystko skończy. No i Jonas niestety bez igla. Szkoda, chcielibyśmy zobaczyć coś takiego, komentując tę rundę. Oj, byłoby super. Zobaczymy, jak Seba. Tutaj Seba niestety pokutuje jakieś porachunki z Bożkiem disc golfowym, jeśli chodzi o pech na patach, natomiast jest zawodowcem, na pewno nie odpuści i wróci silniejszy. Jonas minus 9. I proszę, bardzo ładny birdie. Mimo że wyleciał na obi, to jednak uratowano birdie, także... Ma to. I to jest minus 11. Dokładnie tak. I to jest minus 11, a Artur w tym momencie będzie patował na bogeya. I będziemy mieli... Więc mamy tylko jeden rzut różnicy w walce o zwycięstwo na tegorocznym Wrocław Open. Tak, i o paliwko. I o moje paliwo. Za paliwo. Dokładnie. Cieszę się, że chociaż ty pamiętasz. Mam nadzieję, że widzowie również. Zacny zakład, zacny. Co mogę powiedzieć? Dołek numer 16. Faworyzuje mocnych graczy forehandowych. Tak bym tutaj zaanonsował to, co się może wydarzyć. I zobaczymy, czy mam rację. Cóż, jeszcze Krzysztof zaczyna. Ma teraz okazję do tego, żeby położyć trochę więcej presji na Arturze. I ten rzut, jeśli przeleci, wygląda bardzo dobrze. To powinno być w C1 z szansą na birdie. Tak, bardzo ładny rzut. Nad drzewami. Można też iść backhandem praworęcznym, będąc praworęcznym. Nad drzewami, ale... Jonas będzie trochę short w stosunku do kosza. No i Artur. Artur też ma to w zasięgu, jeżeli chodzi o jego forehand. Zobaczymy, jak te emocje w tej rundzie na to wpłyną. I to wygląda bardzo dobrze. Tam będzie skip jeszcze w stronę kosza. Bardzo ładny rzut. Powinno być dobrze. Myślę, powinno być dobrze. Tutaj kiwnął głową. 12-14 metrów. Proszę, także... No i Seba wraca. Seba wraca. Tak jak powiedzieliśmy, prawdziwy sportowiec nigdy się nie poddaje, mimo tutaj trudu, znoju.
ściera każdy pod czoła i parkuje. Dokładnie. Dokładnie, każdy rzut nowa historia, także zaparkowane. Krzysztof jako pierwszy tutaj dokłada jeszcze cegiełkę do presji, minus 12. Bardzo pewny pad, widać, że mocno się czuje, patując z dwóch nóg, także kolejne takie. Jonas zostaje na minus 9, Artur jest na minus 12, ma szansę teraz na to, żeby odskoczyć od Krzysztofa. Świetny drive forehandowy w jego wykonaniu. Tak jest. Minus 13, jeden rzut przewagi. No a Sebastian, fenomenalnie zaparkowany drive. Brawo Sebastian, tak, widzimy już uśmiech ładnie, na jego twarzy. Tak, dokładnie. Ładnie też Artur, bo blisko zaparkował kosza, jednak no, jeden punkt przewagi na ostatnim dołku różnie bywa. Dołek numer 17. Mocno forehandowy. Dołek numer 17, mocno forehandowy. Mocno forehandowy i myślę, że jest już jakaś zrzutka na zrzutce PL na ścięcie tych trzech drzew, które są na drodze. Myślę, że nie jeden chciałby tutaj pozbyć się ich ze swojego... Miały wpływ na scorecard, tak bym powiedział. Bardzo ciekawy, fajny, techniczny dołek. Tutaj Artur stanął na chwilę dłużej, chyba chciał zrobić reklamę świata dysków, bo zablokował cały ekran. Natomiast tak, no fajny dołek, zdecydowanie zgadzam się, zostanie na dłużej, tak jak chyba mówisz, co? Taki dołek, który cieszy i który, no, który potrafi łzy wyciągnąć z oczu, także czasami niespodziewane dziwne sytuacje się na nim dzieją, aczkolwiek dołek od początku, kiedy powstał, jest i zawsze sprawia kupę uśmiechu i bardzo ładny forehand Artura. Myślę, że sprawił też Arturowi kupę uśmiechu ten rzut, wracając do tego, dokładnie. Co mówisz, bo na 17 dołku z jednym rzutem prowadzenia zrobił co trzeba, zwłaszcza, że Krzysztof też rzucił dobrze. Nie ma żadnego problemu, aczkolwiek tutaj minimalnie zahaczony o gałęzie, ale gdzieś tam powalczył jeszcze dysk, także wydaje mi się, że w okolicach C1, także może bliżej, nawet widzę, że chłopaki sobie przybijają piątki, to niestety. No daleko, około 15 metrów. Piękne birdie Jonasa. Tak, widać, że potrafi patować. Ładnie. Potrafi patować z trudnych pozycji. Tak, system też potrafi patować. Tak, widać ogólnie, że w ogóle chłopakom to patowanie łatwo przychodzi, no tylko tam czegoś brakuje, albo minimalnie za nisko, albo minimalnie za wysoko, ale ogólnie całą rundę chłopacy no, patują dobrze. No i bardzo ważne birdie Artura, co mogę powiedzieć. Zrzucił duży ciężar z siebie, podążając na dołek numer 18. Tak, bo najdłuższe przejście na dołek, na spokoju. Wszystko w jego rękach, tak naprawdę teraz. Wszystko w jego rękach. Jest oczywiście kilka scenariuszy, w którym mamy dogrywkę, w którym traci to prowadzenie. Zaraz zobaczymy. Natomiast ten dołek numer 18, par 3, on powinien być dołkiem w miarę bezpiecznym. W teorii, dokładnie. Z daleka są dwa drzewa. Trzeba trafić w tunel lub iść nad drzewami, chociażby jak Dima albo Tomek Jarząbek z naszego wysockiego klubu, którzy szli forehandem nad drzewami wysoko, jakimś spike forehandem. Tak, to jest szalony play. No, ale to już trzeba mieć zasięg i trzeba już mocno rzucać. Grałem z TJ-em, pozdrawiam serdecznie, faktycznie ma to kopyto forehandowe, Dima zresztą tak samo, to są szalone rzuty, ale celne i widowiskowe. Artur jako pierwszy. Znowu FD. No i czy tam się gdzieś przebije? Nie widzę tego dysku. Nie jest zadowolony. Zaraz zobaczymy, czy to przypadkiem nie zamiesza nam sytuacji, jeżeli chodzi o zwycięstwo w tym turnieju. Wydaje mi się, że to za drzewami spadło, ale to dalej jest kawałek do kosza. Sebastian z forehandem nie do końca dokręcił. Także tutaj nie wiadomo, czy jest obi, bo pamiętajmy, po lewej stronie jest obi. Dość szeroko, no ale jednak jest. Fenomenalny rzut. To chyba nawet jest long w stosunku do kosza.
Tak, ale tu Jonas flexem. Bardzo ładny rzut. Podobny zresztą do rzutu na dołku numer 13. Ojojoj, Christoph Ziegert teraz świetnie rzucił. Czy tutaj za chwilę nie zobaczymy jakiejś próby zmiany lidera? Zaraz zobaczymy, w którym miejscu jest Arthur. Nie, widzi kosz. Dobrze. Bałem się, że mamy tutaj taką sytuację, gdzie jednak będzie potrzebował więcej niż trzech rzutów i zmieni się nam nieco sytuacja, ale wygląda na to, że właśnie Arthur zaapproachował na zwycięstwo w tym turnieju. Tak, bezpiecznie, bardzo mądrze, nie ma co. No, Christoph jeszcze nie trafia tego birdie, natomiast nic nie powinno zabrać mu miejsca. Także w dobrym payoucie. Jonas też nie trafia tego birdie, niestety nie zakończą tej rundy na zielono. Natomiast fenomenalne wyniki, mocny minus po trzech dniach zmagań. Sebastian, udaje mu się tę końcówkę zagrać pozytywnie. To bardzo ważne, bo tutaj potężny roller coaster. Seba, pozdrawiam cię serdecznie, bo no, tłusta runda, tak bym powiedział. Wiele przeżyłeś, a przed nami zwycięzca tegorocznego Wrocław Open by Nova Europe, by Żaru, by klub sportowy Disc Golf Wrocław, Arthur Sieraj, Świat Dysków Team, minus 14. No, jestem mega szczęśliwy, udało mi się przez 3 rundy zwycięstwo. Bardzo konsekwentnie realizować swój plan gry. Grałem dokładnie to samo od początku do końca, te same dyski na wszystkich dołkach. Bezpiecznie omijałem kłopoty, w środku ostatniej rundy trochę się pojawiły dwa małe błędy, z nich wyniknęły bugeje, ale też zrobiłem 3 bugeje na cały turniej, więc myślę, że to też był klucz do sukcesu. Dzięki. Gratulacje. Trzecie miejsce po, jak już wspominałem, bardzo dobrej pogoni i dużej ilości birdie, Adam Olszewski, brawo! A wskoczył nam tutaj na podium jeszcze tutaj z chase cardu prosto Adam Olszewski. Dokładnie, chciałem, dokładnie wyjąłeś mi to z ust, chciałem właśnie zwrócić uwagę, że Adam Olszewski no, fenomenalnie zagrał od dołka numer 6. Cała runda na minus 5, więc też dobrze. Tak, dokładnie. Także tutaj zielono się zrobiło od szóstego dołka u Adama, także no niewiele brakowało, żeby wskoczyć na drugie miejsce. Piękne pamiątkowe statuetki za pierwsze 3 miejsca w turnieju. Możemy teraz je podziwiać, możemy podziwiać też najlepszych w kategorii MPO, którzy znaleźli się w tym zacnym, uśmiechniętym gronie, które to grono miało jak sfinansować swoje paliwo, a my mamy nadzieję, dostarczyliśmy wam paliwa do miłego wieczoru z Disc Golfem. Dziękujemy bardzo serdecznie Disc Golf Media Polska, partner PDGA Europe za te relacje. Widzimy się na kolejnym turnieju. Tak, również bardzo dziękuję to serdeczne zaproszenie. Dziękuję też gminie Wrocław i działowi sportowemu za wsparcie turnieju. Dziękuję przede wszystkim Innowie Europe za pomoc w budowaniu całej społeczności wrocławskiego Disc Golfa. No i dziękuję wam Świat Dysków za wsparcie turnieju, za pomoc przy organizacji także i dziękuję osobom jeszcze z klubu wrocławskiego za pomoc w przygotowaniu turnieju, było ich mało, ale każdy stanął na wysokości zadania, także bardzo jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku w dużo większym gronie i może z jakimś większym pojazdem.